W lesie pod rzekiem mieszka krasnoludek. Mam kapelusik i mały ogródek. I dobre to jest. I kwiatki, i jagódki, i dżelisz za krótki. Aleś wymyślił. Stary, jesteś tekściarze, wymyślisz lepszego, co? Dobre to było. Jestem towarzysko dzisiaj. Dobre to było. Z taką... Dobra, skończyłem. To co teraz robimy? Skończyłeś? No. Dobra, my zrobimy kolację. Ty, Rafi, Rafcio. Hej, zbierzemy to i chodźmy na górę do nigdy. Stary, oni chcą grać, no co ty? Słuchaj, możemy grać na górze, co? W pokoju? Zbieramy to? No to przylipione. Idziemy do pokoju swojego, co? Pomóc, przy zakupach, co? Zamianku. Sorry, mówiłem, że mam wolne dzisiaj i palcem tu nie kieruję. I co, uschnie ci ręka, tak? Nie pomożesz? Dawaj, dawaj. Dobra, przestań marudzić. Jeść to gotuj. Jeden dzień człowiek ma wolnego, jeden, nie pozwolę. Nie można sobie odpocząć. Garnek. No to na plecy, ale... Op, tada. Hops. No to śmigamy na górę, ja tam zaraz przejdę, dobra? Słuchajcie, Lucy będzie po prostu w szoku, jak ona tej przyjdzie. No. Wszystko. Ty sobie chyba jaja robisz. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. No wiem. Kaśka, ale widzisz, ja mówię poważnie, ja cały czas ostatnio nawalam, no nic mi nie wychodzi. A Arek... Przecież wiem, co mówię. Kasia, on wszystko robi idealnie. Na każdym kroku udowadnia mi, że jest ode mnie lepszy. Po prostu wpędza mnie w kompleksy. No jak nie? Codziennie jest posprzątane, ugotowane, uprane. Ja nie mam pojęcia, jak on to robi. Wiesz co, Kasia? Zadzwonię do ciebie za chwilę, dobra? Bo chyba właśnie odkryłam, jak mój idealny mąż sobie tak świetnie radzi. Pa. Skubany. Sprzątaj to. Ale odpuść, bo zapomniałam kluczy, a miałam fatalny dzień. Lucy. I co teraz? No? Najwyżej nie będziesz bohaterem w swoim domu. Ryż się mógł każdemu wysypać, nie masz porządek w mieszkaniu. Tak? Jeśli chodzi o to, że on nie może ciebie ani ciebie zobaczyć, będę myślał, że ja to wszystko sam robię. Jak zobaczy was, to życiu mi uwierzy, że ja to wszystko sam posprzątałem. To co robimy? Do kinga! Spieprzmy do kinga! Idę, kochanie. Już. Cześć. No hej. A co ty tak wcześnie? Czekaj, Misiu, bo ja właśnie... Czekaj, ja, kochana, risotto robię twoje ulubione z grzybkami, tylko mi się ryż wysypał. Zobacz, wysypał mi się, a zaraz posprzątam. Co ty tak wcześnie jesteś? A, wiesz co, Alex pozwolił na mi się wcześniej, bo wysiadł prąd w całej firmie. Ale słuchaj, mam takiego newsa o chłopakach, o Krzyśku, o Rafale i o Konradzie, że nie uwierzysz. Co? Chłopaki podobno dorabiają sobie na boku. Jak no na boku? Naprawdę. Podobno Rafał, oprócz pozowania do aktu, jest jeszcze chłopcem do towarzystwa. Gdzie Rafał chłopcem do... Ale wszyscy już o tym mówią. Konrad też w tym siedzi, bo nie ma kasy, wiesz? A Krzysiek podobno jest ich menadżerem. Nie, no bez jaj. Sorry. Zapraszam ekipę sprzątającą. Cześć. Robiliście? W toalecie byliśmy. Wszyscy razem? No. Ja tu jestem towarzysko. Towarzysko. A ty masz mi coś do powiedzenia? Bierz te buty. Nie wierzę w to po prostu. Risotto chciałem. Dokonałam odkrycia na miarę Nobla. Otóż mój idealny mąż występuje aż w czterech osobach. Jedna jest od prania, druga od sprzątania, trzecia od gotowania, a czwarta od bawienia dzieci. Ja myślałam, że on to wszystko robi sam i wiecie co? I miałam kompleksy.